Do dzisiejszego eksperymentu o rozszerzalności cieczy będzie potrzebny garnek z wrzącą wodą i szklana butelka z zabarwioną cieczą. Do garnka nalewamy wrzącej wody. I wkładamy butelkę do garnka. Pod wpływem temperatury ciecz wydobywa się na zewnątrz. W temperaturze pokojowej kulka swobodnie przechodzi przez pierścień. Do tego projektu użyjemy klasycznego przyrządu do demonstracji rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Pierścienia Gravesanda. 5 minutes later. 7 hours later. Po podgrzaniu średnica kulki zwiększa się na tyle, że nie jest w stanie przejść przez pierścień. Do eksperymentu o rozszerzalności cieplnej gazu będzie potrzebny balon zasłonku włożony w szklaną butelkę i garnek z wrzątkiem. Pod wpływem temperatury gorącej wody gaz zwiększa swoją objętość i napełnia się balon.